Cześć, siemanko, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek i dzisiaj witam was w filmiku, którym ponownie, bo już kiedyś to robiłem, a dokładnie 1,5 roku temu, zobaczę swoje stare filmy. Czemu ja to robię? To będzie jedna wielka żenada. Ale mówi się trudno i nagrywa się dalej. Oczywiście jak zwykle każdy napisze: Rezyk już, ten który jest teraz to co innego niż ten co był kiedyś. Hashtag stare czasy lepsze. Ale ja się z tym nie zgodzę, moi drodzy, ponieważ rozwijam się, robię coraz więcej, jak dla mnie, zajebistych rzeczy. Mam nadzieję, że wam to się również też podoba. I mam nadzieję, że jesteście ze mną do tej pory, bo robi się coraz więcej fajnych akcji. Także moi drodzy, ten kanał, na którym teraz jesteśmy, jestem ja, pewnie dobrze kojarzycie. 3 337 265 subskrypcji. Mam nadzieję, że subujecie. Ja tutaj nie mam tego guzika magicznego, który wy macie, ale wy go macie na dole. O, już kliknęliście! No wy cwaniaki jedne. No ja nie wierzę, nie? Obyście są szybcy. To bardzo dobrze, że kliknęliście ten guzik niżej, tak jak wam to pokazało się wszystko pięknie. I że daliście łapkę w górę. A teraz zobaczmy listę moich najnowszych odcinków. To tu jeszcze nie kliknie, bo to nowy filmik zaraz będzie, to jeszcze nie publiczny, sami widzicie. Ale to są moje nowe filmy. No to nikogo nie zaskoczy, to widzieliście bądź nie widzieliście, ale to są świeżutkie filmy. Kliknijmy od najstarszego. I ponownie zobaczymy co i jak, ale to już w ogóle jest swoją drogą, że jestem teraz na tym kanale, na tym najnowszym kanale, można powiedzieć, który ma swoje 8 chyba czy 6 lat. Ale jeszcze mam kanał, nie wiem czy kojarzycie, ale kiedyś miałem kanał Rezygaming. I to jest w ogóle mistrzostwo świata. Ja na tym filmiku poprzednim właśnie oglądałem też kilka filmików z tego. I to jest piękna sprawa, co tu się w ogóle znajduje. Ale to już widzieliście i tu w ogóle nie ma mojej kamerki, nie ma mojego ryja i to sobie pozostawię na kiedy indziej. Bo z chęcią bym zobaczył po prostu tutaj filmiki najstarsze na tym kanale, które są jak dla mnie tragiczne. Ale pamiętam, to był też inny klimacik kiedyś, to było zupełnie co innego. Ojeny. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Remek, a to kolejny odcinek naszej serii Survival Jungle Island razem z... Blowem. I ja też się chciałbym tak... A już gadałem Island, to był 11 odcinek, już gadałem Island. A mówiłem Island na początku. Nie no, ta piękna muzyczka minecraftowa na samym wstępie i cały klimacik z blokiem tutaj. 50 tysięcy widzów. Ostatnio, w ostatnim filmiku oglądałem 100 tysięcy, zobaczmy 50, tego nie pamiętam kompletnie, nie wiem co tu się działo. Sam złapkowałem filmy jak widać, mam nadzieję, że to zrobiliście, że daliście łapę w górę. Zobaczcie o tam Facebooki, zobaczmy. Jak to wygląda? Witajcie kochani! W specjalnym odcinku odnośnie ilości subskrybentów na moim kanale, czyli 50 tysięcy widzów, czy tam tych subskrybentów, na jedno wychodzi. Kochani, co prawda dzisiaj nie będę sypał tymi Xboxami, PlayStationami, najnowszymi... Jaki tutaj nie będę... A właśnie, a dzisiaj będę sypał, moi drodzy, bo dzisiaj sobie robię teścik mojego najnowszego mikrofonu, Novoxa NC1 Game. Tak się właśnie nazywa. O to chodzi. Tutaj to, piękna sprawa. I on będzie do wygrania, z podpisem, jak tu się szkrobnę na nim. On będzie do wygrania. Dzisiaj go sobie testuję, bo chcę zobaczyć, czy nie będzie przypadkiem lepszego efektu. A mam nadzieję, że będzie, bo jest to typowo gamerski mikrofon. Zobaczymy, co z tego będzie, ale konkurs pod koniec. Czekajcie, mały Rezi sprzed 1,5 roku. Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Tomek. Dzisiaj zaprezentuję wam mój komplet. Ej, ten film, który znajduje się w tym filmie, bo tu przez przypadek kliknąłem właśnie w opisie, jest mały Rezi od 3 minuty 26 sekundy w tym filmie na 50 tysięcy widzów i... O, dziękuję za suby, Darek krzyczał. To jest film, ja to dokładnie pamiętam, to jest jedna z pierwszych map, którą zbudowałem w Minecrafcie, którą robiłem po to, żeby oczywiście była zajebiście fajna i piękniutka, ale po to, żeby oddać go, tą mapę moim widzom, których tam miałem wtedy kilkaset czy tam kilka tysięcy. I to jest głos... Skoro to było głos przed 1,5 roku, to było 2010. 8 lat temu. Czyli miałem 14 lat jakoś. Nice. Rex? Na wyspie. I to był ten mikrofon z biedry za 15 zł. Ja! Oto ta wyspa. Malutka. Pamiętam go doskonale. Tą wyspę też dobrze pamiętam. No Darek, dzięki za suby. A, ale dużo zrobiłem. Sądzę, że wam się spodoba. Mi się bardzo spodobała. A więc, to jest mój górny pokój, w którym przesypiam wszystkie trudne i bolesne noce. Moje ciasteczko. Piętro niżej znajduje się moja księgarnia, biblioteka, księgarnia.
której mam książeczki. Jeszcze sobie podpisałem te książki, te piksele, te tekstury. Tu są baśnie, tu opowiadania. Pierdziele, jak to stary film. Ale mi wstyd za to. YouTuberskie Halloween jest pogańskie święta. Kochani, znasz tę muzykę? Halloween jest bardzo ciekawym świętem, którego i tak nie obchodzę. Hej, ale czemu by nie zrobić specjalnego filmika? Jeden tam jest ludzi, tam jest Manzi, tam jest Multi, tam jest tam cała banda, z którą grałem w Minecrafta jest. To była taka jedna wielka grupa chłopczyków, która się adorowała w tej pięknej grze. To było cudowne. A to jest pierwszy film. To jest pierwszy film, w którym z gamingu pokazałem swój ryj, gdzie była kamerka z moją twarzą. Ja doskonale pamiętam, to był Minecraft Sprint, wyzywałem was, tam się robiło te czasy i w ogóle wyzywało też się innych twórców. Dzwoni mi telefon! Nagrywam! I z tego robi potem remiksy. Nie wierzę. Nagrywam! Listen up, yeah. Check it. W ogóle chcielibyście też takie intro, bo planuję z ekipą zrobić takie intro też do moich filmów aktualnie. Ale takie na kozaku, takie już. Takie będzie to intro. Ale piszcie w komentarzach, czy chcielibyście takie intro. Bo ja uważam, że to byłby spoko zabieg. Wyniki konkursu, ale to nie na ten mikrofon, bo to pod koniec filmu, ale zobaczmy sobie wyniki konkursu z kanału Rezi Gaming. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Remek. A to wyniki konkursu. Tak, wreszcie. Tak, wreszcie. I ta cisza bez ciebie. Mimo tego, że... Nie, to nie ma ciszy, to jest mój głos, jak gadam. I taki totalny bas w tle, którym jest ten słaby mikrofon, który miałem. To było wiele praw. Słyszycie to? Naprawdę bardzo dużo. Save'ów, screenshot. Setny filmik, a raczej 262. O, jaki przester. No, ja już wtedy robiłem przestery, zanim to było modne. Siemanko, witajcie kochani, w takim filmiku, w którym chciałem bardzo Nie, żeby coś, ale do tej pory mam tę bluzę. Nie, to jest mój ryj, cześć. Siemanko, witajcie ziomeczki w filmiku informacyjnym, dokładnie. Spotkanie z Rezim, a także z Pingwinem, Multim, Deltim, Misterem, Mandziem. I to wszystko. Ziomeczki, spotkanie to... I to wszystko. Będzie 17 sierpnia. A właśnie, meetup też będzie, więc wbijajcie. 1 września, o jeśli nie mylę, Kraków. Wbijajcie koniecznie. Taki mądry Rezi, niech się wszyscy zarżną. Te przerwniki. Nie! Było coś najpiękniejszego. Żebyście zrozumieli, o co chodzi, jak bardzo jak dla mnie teraz to już jest denerwujące, to teraz zrobimy coś takiego. Nie! Więc teraz ten przerywnik, moi drodzy, który teraz właśnie będzie. Nie! Będzie już do końca filmu. Nie! O nie, mnie tu nie ma, mnie tu nie ma, mnie! Aaaa! Nie! Co by to jeszcze dobrze było zobaczyć? Fajny moment bym zobaczył. Nie! To jest Sparta! Kur... Fuuuuck! Jaki fart! Ty... Nie! Dezy! Grupa chłopców harczała sobie w Minecrafcie, bawiąc się klockami. Z tego mógłby być program dokumentalny o problemach młodych chłopców. Nie! Ferie w góry z ziomkami. Uwaga! Nie! Ale akurat montaż pod muzykę zrobiłem dobrze, nie w tym przypadku, ja bardzo lubię. Saints Row, czarne dziury. Chodź do dubstepu. No nie? Nie! Tyle sposobów, by umrzeć. To jest niemożliwe, to ma 2 miliony wyświetleń, no. Powiedz mi jak, jeszcze raz, jak. What? To jest chore. A to już jest ten etap, kiedy zacząłem już myśleć, miałem mózg, więc nie jest tak źle. Co to zrobili? Ale... Ale ten przerywnik, tak, ale... Nie! Przerywnik sprawił, że mam ochotę z tym spinkalać. Nie! Pierwszy odcinek mojego Q&A! Nie! No siemaneczko. Siemaneczko i te fioletowe oczy, nie! Niewyspane! Rezi, tytalowo!
Zawsze ludzie się dochodzili do tego, co słyszą w tle, gdy jest to intro i tam ewidentnie słyszeć Rezi Cyca coś tam. Rezi Cyca nowo. Nie! Otóż to! Coś, co już kiedyś zapowiedziałem. Coś, co już każdy bardzo chciał. Coś, czego nigdy nie chciałem zrobić. Nie! O, Dio! Moi drodzy, ja już więcej nie zdzierżę, jeśli chcielibyście więcej tego, jak oglądam swoje stare filmy. A może tym razem na kolejnym filmikiem byłoby to, jak oglądam swoje stare zdjęcia, bo wygląda naprawdę kozacko. I wyciągnę na światło dzienne takie, których nigdy nie widzieliście, ale jeszcze się zastanowię, trzeba by na pewno wam je pokazać. I na koniec chciałbym tylko powiedzieć, że dzięki, że oglądaliście ten film i konkurs. O konkurs oczywiście na ten oto zacny mikrofonik, czyli Novoxa. Żeby go wygrać, zostawcie subskrypcję na kanale, zostawcie łapę pod tym filmem, skomentujcie, po co chcielibyście taki mikrofon i czy aby na pewno się przyda. I zróbcie też to samo wszystko na Facebooku pod postem promującym ten film, więc tam wbijacie, tam też piszcie co i jak. Aha, no i wbijacie w opis, tam macie link do tego mikrofonu, jeśli chcielibyście zobaczyć, jaki on dokładnie jest i czy warto rzeczywiście o niego powalczyć, a myślę, że warto. Dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się, cześć! Darek też macha, pa pa, na razie.